Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Nazywam się Michał Fedoryński, pracuję na tym wydziale od bardzo już dawna i chciałem w cyklu trzech wykładów, dziś, jutro i pojutrze, ogólnie powiedzieć, że naukowcy to także ludzie, na przykładzie chemików, gdyż to środowisko znam najlepiej. I pierwszy tytuł jest o chemikach lubiących skoki w bok. To nie to, o czym Państwo być może myślą, tylko raczej połączenie tych podstawowych zainteresowań, które ci chemicy w większości znali, gdyż inaczej nie miałbym o nich żadnych informacji. Czym oni się jeszcze zajmowali, ewentualnie dlaczego się zajmowali, ale zacznijmy od tego, skąd ten pomysł przyszedł mi do głowy. Otóż na tym obrazku widzą Państwo pomnik, który znajduje się na rynku w Getyndze i przedstawia on niemieckiego fizyka Georga Lichtenberga. Jest to bardzo ciekawa postać. On się urodził gdzieś w połowie XVIII wieku mniej więcej, ale oprócz swoich osiągnięć fizycznych, do których zaliczamy zwłaszcza badania nad elektrycznością, a także fakt, że on pierwszy chyba na świecie wprowadził do wykładów z fizyki pokazy eksperymentalne, to on, można powiedzieć, jest ojcem współczesnych kserografów. Zajmował się badaniami wyładowań elektrycznych. Znane są tak zwane figury Lichtenberga, czyli odpowiednio układające się na przykład pył węglowy pod wpływem wyładowań elektrycznych. Przyjmuje stosowne figury, ale jak powiedziałem, ma być o chemikach, a on oprócz tego, że był fizykiem, widzimy, że tutaj trzyma no, coś, co ma plus i minus, także nie bardzo ten rzeźbiarz widocznie wiedział, co to jest elektron albo co to jest proton, bo umieścił dwa w jednym, że się tak wyrażę. Był również znanym aforystą, satyrykiem i krytykiem sztuki. Był najmłodszym dzieckiem spośród 17 dzieci niemieckiego pastora. I jak ta karykatura z jego czasów pokazuje, był garbaty i ten garb mu coraz bardziej doskwierał. Umarł dość młodo, bo miał 50 kilka lat i był również bardzo, no powiedziałbym, kochliwy. Przy czym zadawał się wyłącznie z paniami, które były w tych czasach, tak się ładnie mówiło, z tak zwanych nizin społecznych. Wreszcie ustatkował się i ożenił się ze swoją służącą, Margaretą Kellner. Przeżył z nią 10 lat, po czym mieli 6 dzieci, po czym on umarł, a ona przeżyła go o 48 lat. Podobno trzymała go krótko i na cmentarzu w Getyndze obok siebie zgodnie obecnie spoczywają. Po co to Państwu wszystko opowiadam? Dlatego, że jak powiedziałem, pisywał on również aforyzmy, sentencje. Dwukrotnie w Polsce one były wydane. W 2005 roku Pochwała wątpienia jest taki tomik, a wcześniej bodajże w 70 aforyzmy. No i właśnie przedstawię Państwu dwa takie aforyzmy. Niestety nie miałem dostępu do tych tłumaczeń polskich, ale no można to powiedzieć tak. Jeśli ktoś zna się tylko na chemii, to prawdopodobnie jego wiedza chemiczna jest również niewystarczająca. Zacząłem się nad sobą zastanawiać, prawda, czy ja jeszcze mam jakieś hobby. Nie zdradzę Państwu tych przemyśleń. A oto próbka zgryźliwości Lichtenberga. Niektórzy ludzie uważani są za geniuszy w ten sam sposób, w jaki pewien insekt nazywa się stonogą. Nie dlatego, że ma 100 nóg, tylko dlatego, że większość ludzi nie umie liczyć więcej jak do 14. No dobrze, no i w związku z czym pomyślałem sobie, czy jestem w stanie przypomnieć sobie, zapoznać się z różnymi życiorysami chemików, które znam, czy oni mieli jakieś inne zainteresowania. Zacznijmy może od polityków i to od Polaków. Ignacy Mościcki, postać świetnie Państwu znana, był prezydentem Rzeczypospolitej III po Narutowiczu i Wojciechowskim w latach 26-39. I no, to jest oczywiście moja opinia, ale wydaje mi się, że jako prezydent, owszem, bardzo dużą opieką otaczał rozwój przemysłu chemicznego w Polsce, co mu pozostało z wcześniejszych lat, ale poza tym był no, głównie wykonawcą woli marszałka Piłsudskiego i chyba własnych jakichś takich politycznych osiągnięć nie miał. Natomiast był to wybitny, uczony technolog, który
położył podwaliny pod rozwój polskiego przemysłu chemicznego, to on opracował w swoim czasie metodę otrzymywania tlenku azotu NO z azotu i tlenu z powietrza. Do tego celu potrzebował kondensatorów, które pracują pod napięciem 50 kW, które wtedy były nieznane, a więc na chwilę porzucił swoje zainteresowania chemiczne i zajął się elektrotechniką, zbudował takie kondensatory. To on w Mościcach pod Tarnowem założył fabrykę kwasu azotowego, która była oparta właśnie na tej metodzie otrzymywania tlenku azotu. Dalsze etapy były w zasadzie znane. Utlenienie tlenku azotu do dwutlenku i jego reakcja z wodą dawała kwas azotowy, który oczywiście znajduje kolosalne zastosowania w przemyśle chemicznym, w gospodarce i tak dalej. Ma na swoim koncie szereg innych osiągnięć i dużo by o tym mówić, ale powiedziałbym tak, o ile no, na początku był socjalistą przede wszystkim, był związany politycznie z marszałkiem Piłsudskim i prawdopodobnie dlatego wyznaczył go on na prezydenta, chociaż w tym czasie uważał, że prezydent to jest figura malowana i dlatego sam nie chciał zostać prezydentem, ale gdy w konstytucji kwietniowej uprawnienia prezydenta znacznie zwiększono, uznał, że nadal prawdopodobnie, tak sądzę, lepiej jest sterować z tylnego siedzenia i Mościcki został prezydentem aż, jak Państwo wiedzą, do momentu, kiedy opuścił kraj, udał się do Rumunii i wtedy zrzekł się prezydentury. Był on rektorem Politechniki we Lwowie, był również pracownikiem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Przed wojną, przed tym budynkiem, do którego Państwo weszli, stoją takie dwa kasztany. Pomiędzy tymi kasztanami znajdowało się popiersie Mościckiego, gdyż to on ten budynek ufundował za swoje pieniądze i tutaj przeprowadzano badania nad materiałami wybuchowymi. Niestety nie wiadomo, co się z tym popiersiem stało. Czy zniszczyli go Niemcy, czy zniszczyły go władze tuż powojenne, które oczywiście na Mościckiego patrzyły raczej krzywo, jak Państwo wiedzą. To on przeniósł właściwie ze Lwowa i założył w Warszawie, no dziś to się nazywa Instytut Chemii Przemysłowej przy ulicy Rydygiera, który niedawno obchodził właśnie swoje 90-lecie. To Mościcki założył pierwsze czasopismo techniczne, chemiczne w Polsce pod nazwą Metan, którego tradycję przejął obecnie przemysł chemiczny. I wydaje się, że był to jego chyba życiowy błąd, dlatego że do tego momentu to, że został prezydentem, że dał się uwikłać w mniejszą lub większą politykę. Dlatego że do momentu, kiedy był uczonym, technologiem, to zdziałał naprawdę bardzo dużo. Nie tu miejsce, żebym Państwu szeroko przedstawiał jego osiągnięcia chemiczne. Kto ciekawy, istnieje bardzo ciekawa monografia, biografia prezydenta Mościckiego, niedawno opublikowana, ale no, taka jest moja opinia, że jego skok w bok chyba mu się życiowo nie bardzo opłacił. Jest jeszcze dwóch chemików polskich znanych, o których chcę powiedzieć. Jednym z nich jest profesor Wojciech Świętosławski, wybitny fizykochemik polski. Również profesor Politechniki Warszawskiej, a także Uniwersytetu Warszawskiego. Ma on na swoim koncie głównie osiągnięcia w dziedzinie badań kalorymetrycznych. Ulepszył mikrokalorymetr. Wprowadził kwas benzoesowy jako wzorzec do badań kalorymetrycznych różnego rodzaju, a także interesował się różnymi związkami organicznymi, zwłaszcza związkami azotowymi. Oksymy, związki diazowe, aminy aromatyczne i tak dalej. I był z tego bardzo znany. W czasie wojny, no nie wiem, jakie on miał przekonania, znaczy no mniej więcej wiem. W każdym razie udał się do Stanów Zjednoczonych szczęśliwie przed wybuchem wojny i całą wojnę przebył w Stanach Zjednoczonych. I w roku 1934 dał się mianować na stanowisko ministra wyznań publicznych i oświecenia wyznań religijnych, na stanowisko ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Jeśli chodzi o tę drugą część jego nazwy, jego ministerstwa, to był aktywny i starał się o to, żeby no, nauka w Polsce rozwijała się tak, jak jego zdaniem to się powinno odbyć. Po wojnie spisywał swoje, no nie tyle dzienniki, dlatego że po prostu od czasu do czasu zasiadał i opisywał swoje wrażenia z pobytu w rządzie. Muszę oczywiście w tym czasie, ponieważ pisał no, szczerze,
One nie były publikowalne z powodów cenzuralnych, ale po jego śmierci umarł, jak Państwo widzą, w roku 68. Staraniem właśnie Instytutu Chemii Przemysłowej zostały one wydane i to jest bardzo ciekawa lektura. Poraża jasność jego spojrzenia na przedwojenne rządy, na sytuację w Polsce i również na sytuację w tej Polsce powojennej, w której jeszcze dane mu było żyć. Natomiast jeśli chodzi o wyznania religijne, no to przyznawał, że było to troszkę jak gdyby przypięte do jego działalności i z tym stykał się zdecydowanie mniej. Z tych jego, no nazwijmy to, pamiętników wyraźnie wynika, że zajmowało mu to dużo czasu. A był to, jeśli spojrzą Państwo na daty, 34 rok rozpoczął, no okres, w którym uczony najbardziej twórczo działa, rozwija się, więc również wydaje się, że no chyba zrobił to niepotrzebnie. Jerzy Buzek jest profesorem technologii chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Skończył tam studia z dziedziny inżynierii chemicznej. Jest doktorem honoris causa kilku uczelni. No i jak Państwo wiedzą, w którymś momencie został premierem rządu Rzeczpospolitej, a następnie po przerwie, w której był chyba senatorem, był europarlamentarzystą, a następnie został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Mam przyjemność znać parę osób z Politechniki Śląskiej, no i one wszystkie wyrażają się w superlatywach o panu profesorze. Niestety z pewną nutką żalu mówią, że jest raczej wątpliwe, żeby on już wrócił do chemii. No widocznie wszystkich tych panów coś jednak do tej polityki ciągnęło i to były właśnie ich skoki w bok. Natomiast może nie wszyscy wiedzą, że Margaret Thatcher, żelazna dama, najdłużej urzędująca w XX wieku premier Wielkiej Brytanii, która ma na swoim koncie, no jedni mówią, że liczne osiągnięcia, jeśli chodzi o gospodarkę angielską, drudzy mówią, że wręcz przeciwnie, dławiła związki zawodowe górnicze i też nie bardzo oczywiście ani jestem w stanie, ani chcę o tym dyskutować, ale pani Margaret Thatcher ukończyła studia chemiczne na Oksfordzie. A więc nie byle gdzie, z drugą lokatą, czyli była bardzo dobrą studentką. Następnie rozpoczęła pracę w laboratorium badawczym firmy Zalonite, gdzie pracowała kilka lat. Potem przeniosła się do jakiejś firmy, gdzie zajmowała się metodami konserwacji żywności. A potem ukończyła studia prawnicze i tyle. Chemicy ją widzieli i została premierem. W tym wypadku, no moja opinia jest taka, że chyba miała od początku jakieś predyspozycje do bycia politykiem. W końcu no, bardzo długo była premierem, a oprócz tego i przedtem, i potem jeszcze bardzo aktywna w polityce była. W związku z tym ten jej skok w bok, no może nazwać trudno skokiem w bok, może wybór studiów chemicznych był właśnie pomyłką w jej życiu. I jeszcze o dwóch osobach. Chaim Weizmann. Pierwszy prezydent państwa Izrael, które po wojnie zostało powołane, panował przez 4 lata, 5 lat, jak Państwo tutaj dostrzegają, był syjonistą, był przewodniczącym, no, szefem ruchu syjonistycznego, który oczywiście był rozproszony po całym świecie, który dążył do tego, żeby powstało państwo Izrael, ale przede wszystkim wydaje się, że był wybitnym chemikiem. W ogóle w państwie Izrael jakoś no, wszyscy chcieli, żeby prezydentami byli wybitni uczeni. Jak Państwo wiedzą, zanim Weizmann został prezydentem, oferowano to stanowisko, tę posadę Albertowi Einsteinowi. No ale przytomnie odmówił. Oczywiście. Weizmann był, no powiedziałbym, chemikiem, biochemikiem. Opracował między innymi metodę fermentacji kukurydzy, z której otrzymywano aceton. Dzisiaj jest to już zapewne metoda trochę przestarzała, ale wtedy służyła do produkcji kordytu, czyli prochu bezdymnego, którego głównymi składnikami to jest celuloza i nitroceluloza. I on się tam rozmiękcza tym acetonem, a potem się to odparowuje. Tego się zużywa straszne ilości. Czy Państwo właśnie świeżo obejrzałem po raz któryś, nie ukrywam, Dzień Szakala w telewizji. Czy Państwo oglądali ten film? Więc tam jest taka sytuacja, że kiedy szakal fabrykuje sobie fałszywe dokumenty jakiegoś fałszerza, którego w końcu zgładził, to, a może nie, to nie był fałszywy, to był producent jego broni śmiercionośnej, powiedział mu właśnie, że zaleca mu
bo chodziło o to, że on powinien był dostać się w miejsce, skąd łatwo jest zastrzelić de Gaulle'a i zaplanował sobie, że będzie grał starca inwalidę wojennego, no i w tym celu musiał się odpowiednio ucharakteryzować. I ten właśnie, albo ten producent broni, albo ten fałszerz powiedzieli mu, że najlepiej, jak sobie łykniesz porcję kordytu. Wtedy przez godzinę będziesz nieżywy, będziesz miał zawroty głowy, będziesz umierał, a potem wszystko wróci do normy, ale przez dwa dni będziesz miał twarz szarą, ziemistą i postarzałą. I o to właśnie mu chodziło, no ale to jest oczywiście uboczne działanie kordytu. Więc Weizmann słusznie uważany jest za wielkiego chemika, no i pierwszy prezydent Izraela również życia wielkiego nie miał. Również czwartym prezydentem Izraela był Efraim Kacir. Umarł w roku 2009, czego nie zdążyłem dopisać. I jego prawdziwe nazwisko było Kaczalski. Urodził się na byłych polskich terenach, no przed wojną, jak Państwo widzą, bardzo dawno temu. I to był chemik dużej klasy. To on rozpoczął pierwsze badania nad kodem genetycznym, kiedy jeszcze nie bardzo było wiadomo, jak się do tego zabrać. To on pierwszy zajmował się syntezą polipeptydów, jeszcze na małą skalę, jeszcze to było wszystko, no powiedziałbym, w pewnych powijakach, ale no, pierwsze syntetyczne proteiny powstały w laboratorium Kacira. On również założył Instytut Weizmana w Izraelu, który pochodzi jego nazwa oczywiście od Chaima Weizmana. I to za jego premierostwa doszło do spotkania, tak mi się wydaje, Begina z prezydentem Egiptu, także Sadatem, bardzo przepraszam, oczywiście ma pan rację. Także no, wydaje się, że był no, prezydentem, który nie był prezydentem malowanym, a w latach 60. był również Chief Scientist of the Israeli Defense Forces, czyli pracował dla wojska, zajmował się materiałami wybuchowymi, czyli ze swoją profesją chemiczną, no można powiedzieć, nie zerwał i no, po upływie czasu odpowiedniego, kiedy już no, był słabszy, po prostu zrezygnował z bycia prezydentem. I tyle o politykach, czyli tych ludziach, którzy no, te skoki w bok wykonywali w stronę polityki. To zdjęcie przedstawia Karla Gerassiego. Jest to profesor Uniwersytetu Stanforda, emerytowany, jak widać po dacie urodzenia, który jest jednym z najwybitniejszych chemików, organików XX wieku. Jestem o tym głęboko przekonany. I to on wprowadził do użytku spektrometrię masową, jedno z podstawowych narzędzi analitycznych w ręku chemika, organika. To on położył bardzo duże zasługi na polu różnego rodzaju syntez organicznych. Jego życiorys jest bardzo barwny. Jest on Żydem, który w roku 30, chyba 6 albo 7 uciekał wraz z rodzicami z Austrii w obawie przed faszyzmem. Wylądował w Stanach Zjednoczonych, gdzie chciał studiować medycynę, ale był za biedny. W związku z tym udał się do Meksyku, gdzie studia chemiczne skończył, znacznie tańsze, jak się okazało, i zatrudnił się w firmie chemicznej o nazwie Syntex. I tam zaczął się zajmować między innymi syntezami różnego rodzaju steroidów. No i okazało się, że ten, nie chcę tu Państwa w żramie epatować, jeżeli tu są niechemicy, ta cząsteczka, która jest przykładem steroidu, która nazywa się noretrindron, stała się pierwszym doustnym preparatem antykoncepcyjnym. Ja nie chcę dyskutować tutaj wpływu tej no, rewolucji, można powiedzieć, na moralność i na wszystko inne. W każdym razie do dziś, oczywiście dziś znamy mnóstwo różnych środków antykoncepcyjnych, ale w znacznej mierze z nich, w znacznej ilości z nich, głównym składnikiem jest właśnie ten steroid plus różne dodatki. Także nazywa się Gerassiego ojcem pigułki antykoncepcyjnej. Dał na tyle no, zdrowego rozsądku, że opatentował swoją metodę, bo to też zależy, czy patentujemy związek, czy patentujemy metodę, to prawo patentowe się zmienia. I w związku z tym do dziś czerpie z tego korzyści finansowe znaczne,
które umożliwiają mu kupno posiadłości na Lazurowym Wybrzeżu, rancha w Teksasie, dużej posiadłości również w Kalifornii. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że w 1985 roku postanowił udać się w Himalaje i spędzić i w ten sposób zrealizować marzenie swego życia. W związku z czym poddał się rutynowej obdukcji lekarskiej, która wykryła u niego raka jelita grubego. I lekarze powiedzieli mu, że no, to długo nie potrwa, to można zoperować, ale w 80% wypadków to się kończy przerzutami, które tak czy siak wcześniej czy później doprowadzą go do zgonu. Gerassi przemyślał sprawę i poddał się operacji. Jak powiedziałem, to było w roku 85. Żyje do dzisiaj, a więc albo lekarze się pomylili, albo przesadnie ostrożnie stawiali diagnozy. Ale w tym momencie Gerassi uznał, że już zrobił to, co do niego należało w dziedzinie chemii. I postanowił porzucić chemię i zająć się zupełnie czymś innym. No oczywiście obecnie on już jest panem blisko 90, ale właśnie w tych latach 85-90, czyli mniej więcej już prawie ćwierć wieku temu, pojawiał się na konferencjach naukowych, wygłaszał wykłady na temat tego, co zrobił kiedyś, a ciągle było tego dużo i było to wartościowe i nie starzało się, a więc cieszyły się one dużym powodzeniem, ale postanowił zająć się nie mniej, nie więcej tylko literaturą. Tu jeszcze pokażę Państwu dwa zdjęcia, jak ludzie się zmieniają. Tu jest właśnie Gerassi, kiedy pracował nad tą pigułką antykoncepcyjną. A gdyby tak pracował obecnie, czyli gdyby bez okularów spoglądał na kolbę ogrzewaną jakimś promiennikiem, to oczywiście wyrzucono by go z laboratorium, gdyż nie założył okularów ochronnych. No ale takie były czasy i szczęście mu, jak widać, sprzyjało. Tak więc... No wie pan, nie jestem taki pewien. Jutro, pojutrze, jeżeli państwo zechcą zaszczycić mnie ponownie, pokażę innego geniusza syntezy organicznej, który z papierosem w zębach, prawda, przeprowadza jakieś manipulacje. No nie sądzę, żeby specjalnie do zdjęcia tego papierosa w usta włożył. Wracam do Gerassiego. Jego skok w bok polegał na tym, że postanowił, jak powiedziałem, zająć się literaturą. Na początku szło mu słabo, gdyż zaczął pisać wiersze, które były niepublikowalne i wszyscy mu je odrzucali. Jutro powiem Państwu, jaki w tym momencie wpływ wywarła żona Gerassiego na jego dalszą karierę, a teraz powiem tylko, że rozpoczął on pisanie powieści, sztuk teatralnych, nowel, które można by określić jednym określeniem, nie science fiction, tylko science in fiction. A więc wszystkie no, jak gdyby akcje jego dzieł toczą się w środowisku naukowym, które znał od podszewki. I pierwszym dziełem, które napisał i które spotkało się z dobrym przyjęciem, była Cantor's Dilemma, czyli dylemat profesora Cantora. Niestety spośród licznych jego utworów literackich, które osobiście bardzo wysoko cenię, tylko ta nowela została przetłumaczona na język polski i opublikowana w Gazecie Wyborczej. Jeżeli Państwo zainwestują 10 zł, to można to sobie ściągnąć i przeczytać. Ja tylko, żeby Państwo nabrali poglądu, o co chodzi, przeczytam początek tej noweli. W dziedzinie badań nad rakiem Mont Everestem jest uogólniona teoria powstawania guzów nowotworowych. Na Mont Everest mogą się wspiąć tylko najlepsi, a profesor Cantor należał do nich bez wątpienia. Pewnego dnia przyszła mu do głowy rewolucyjna koncepcja patogenezy nowotworów. Na pomysł tej klasy uczony wpada raz w życiu, a jak ma niebywałe szczęście, dwa razy. Miał to być przełom porównywalny z odkryciem podwójnej spirali DNA przez Watsona i Cricka. Co nie mniej istotne, profesor wymyślił eksperyment, śmiały atak na szczyt Everestu, za pomocą którego miał nadzieję przekształcić swoją hipotezę w niezbitą prawdę. To jest początek tego opowiadania, ja końca nie zdradzę, ale jeszcze odrobinę, żeby Państwa zachęcić do lektury. No więc postanowił przeprowadzić eksperyment. W takiej chemii biomedycznej czy w biologii eksperymenty trwają no, parę miesięcy na ogół. Miał oddanego sobie asystenta, któremu zlecił przeprowadzenie tego eksperymentu.
I ponieważ naukowcy to także ludzie, jeżeli ktoś wpada na jakiś genialny pomysł, to niekoniecznie lata wszędzie i chwali się nim, tylko dopiero jak go zrealizuje, opublikuje, no to wtedy, bo się boi na przykład, że ktoś podbierze mu pomysł albo że go twórczo rozwinie. No takie sprawy są dosyć oczywiste, chociaż bywają wyjątki, też o nich będzie pojutrze. No i asystent zabrał się do pracy. I po kilku miesiącach przyszedł do kantora i powiedział: panie profesorze, jest pan genialny, wszystko wyszło zgodnie z pana koncepcją. No to profesor Kantor siadł i napisał tak zwany komunikat wstępny. Czyli nie była to publikacja taka, jaką chemicy piszą, kiedy już dzieło jest całkowicie zakończone, gdzie jest część doświadczalna, gdzie są wszystkie wyniki analiz, dane spektralne i tak dalej, tylko naszkicował ideę i podał ogólny zarys eksperymentu. Tak się praktykuje, a potem, żeby no jak gdyby zastrzec teren, a po jakimś czasie pisze się pełny tekst. No i napisał. Miał on konkurenta. Niby byli przyjaciółmi, ale ten konkurent mu deptał po piętach. No i oczywiście w pierwszych odruchach napisał do niego list: kolego, jesteś genialny, jestem pod wrażeniem twojej koncepcji, realizacji twojego pomysłu. Ale minęły dalsze 3 miesiące i przysłał kolejny list i napisał: słuchaj, usiłuję odtworzyć twój eksperyment i jakoś mi nie wychodzi. Ale zapewne jest to spowodowane tym, że w twojej wstępnej publikacji jest za mało danych. Czy mógłbyś mi przysłać szczegóły eksperymentalne? No więc pan Kantor udał się do asystenta i powiedział: słuchaj, ten stary dureń nie umie odtworzyć tak prostych eksperymentów. Weź zrób ksero swojego dziennika laboratoryjnego i mu wyślij. I w tym momencie asystent, który siedział w pracy od 8 rano do 10 wieczór, nagle zachorował na grypę. Jak już miał bliski, był wyleczenia z grypy, to umarła mu babcia na Florydzie, więc musiał pojechać na pogrzeb. Jednym słowem minął miesiąc, a jego w pracy ciągle nie było i profesor zaczął podejrzewać najgorsze, że asystent sfałszował wyniki. I na tym się zatrzymał. I dalej Państwu nie powiem, na czym polegał dylemat profesora Kantora, ale był on, powiedziałbym, istotny. A jutro opowiem Państwu przy okazji mówienia o żonach, czy chemicy powinni się żenić, o sztuce teatralnej, którą Gerassi napisał wspólnie z Roaldem Hoffmanem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, która też niestety nie jest przetłumaczona na polski, natomiast na świecie była wystawiana no, niemalże w każdym miejscu świata i uważam, że jest to bardzo ciekawa sztuka, ale jak powiedziałem, postaram się o tym powiedzieć jutro. Tacy, no nie wiem, czy to można powiedzieć, złośliwcy mówią, że Gerassi dlatego nie dostał Nagrody Nobla, że Komitet Noblowski uważa, że jest wystarczająco bogaty i po co mu jeszcze ten marny milion dolarów do kompletu. Okej. Czy Państwo rozpoznają tę sylwetkę? Oczywiście jest to Sherlock Holmes. Postać wymyślona przez Artura Conana Doyle'a. No, on był pisarzem, ale również był też krytykiem i no, różnymi rodzajami, można powiedzieć, działalności się zajmował, ale stworzył postać Sherlocka Holmesa i jego przyjaciela, doktora Watsona. Jeżeli ktoś z Państwa się tym interesuje, to wiadomo, że w szczególności te dzieła o Sherlocku Holmesie, genialnym detektywie, no, przyniosły mu sławę, popularność. Może z pieniędzmi było troszkę cieniej, ale w każdym razie był z tego znany. I otóż teraz powiem o skokach w bok profesora Roberta Alana Mossa, wybitnego fizykochemika organika pracującego w Stanach Zjednoczonych, który ma na swym koncie liczne osiągnięcia, a ja miałem tę przyjemność, że dwukrotnie odbywałem u niego staż, raz jako visiting professor, a jeszcze wcześniej jako postdoc. I otóż pan profesor Moss zajmuje się pisaniem artykułów do The Baker Street Journal. Jest to czasopismo. Tutaj mogę Państwu pokazać, że to nie jest żaden fotomontaż, tylko o, tu jest oryginalna okładka i tu mam mnóstwo artykułów, które polega na tym, że różni panowie, którzy tym się interesują, piszą artykuły, w których wyrażają swoje domniemania, wyssane z palca oczywiście, na temat, co ewentualnie zrobił jeszcze Sherlock Holmes, co można wysnuć z dzieł Artura Conana Doyle'a. Warunek jest jeden. To muszą być przesłanki oparte na dziełach Artura Conana Doyle'a. I wtedy można
no, fantazji, jakby to powiedzieć, wodze puścić. Na przykład, tu jest artykuł, no troszkę może słabo widać, Sherlock Holmes, Paul Ehrlich i Salvarsa. Jak Państwo wiedzą, w swoim czasie bardzo istotnym problemem dla ludzkości była kiła. I pierwszym lekiem, który zresztą przez uczonego japońskiego został wprowadzony do lecznictwa jako środek przeciwko kile, był właśnie Salvarsan. Oto jego wzór. A syntetyzował go po raz pierwszy Ehrlich. Profesor Moss w swoim artykule udowadnia, że jest bardzo możliwe, że Holmes maczał w tym palce. Gdyż z jakiegoś fragmentu dzieła Conana Doyle'a wynika, że on w tym czasie znajdował się w pobliżu miejsca pracy Ehrlicha, czyli w Szwajcarii. Miał wykształcenie medyczne, miał wykształcenie chemiczne, no i w sposób dość przekonujący o tym informuje publiczność. I wszystkie artykuły są mniej więcej w tym stylu. W tym czasopiśmie istnieje funkcja recenzentów. Każdy artykuł jest recenzowany przez trzech fachowców i boleśnie przekonała się o tym żona pana profesora Mossa. Mianowicie, jak większość żon, miała czasami mężowi za złe, że kran cieknia, nie ma komu naprawić, coś, prawda, jeszcze złego się dzieje w domu, a ty się zajmujesz głupotami, prawda. No więc on jej mówił, że to nie są, kochana, żadne głupoty. No i pani profesorowa, która jest lekarzem medycyny i interesuje się historią medycyny, postanowiła utrzeć mu nosa. I napisała artykuł do The Baker Street Journal, w którym podawała jakieś, prawda, przypuszczenia swoje na temat związków Sherlocka Holmesa z medycyną. Po jakimś czasie do domu państwa Mossów przyszła koperta z logo tego czasopisma, trafiła w ręce profesora, który był pewien, że to jest do niego, więc rozdarł. A w środku były trzy recenzje odnośnie artykułu jego żony. No więc zrobiło mu się głupio, prawda? Zwłaszcza, że wszystkie recenzje były negatywne, wręcz miażdżące, wykazywały niewiedzę pani profesorowej i brak orientacji w dziełach Conana Doyle'a, a jeden z nich posunął się do złośliwości i napisał, że jeżeli zbieżność nazwisk autorki z wybitnym holmesologiem Alanem Mossem jest nieprzypadkowa, to on zaleca konsultację. No więc żona była oczywiście przekonana głęboko i słusznie, że mąż to przeczytał, a więc nastały ciche dni. No i ja byłem jednym z tych, który katalizował powrót normalnych stosunków małżeńskich, co zakończyło się sukcesem. Tutaj, proszę Państwa, też słabo widać, ale chciałbym powiedzieć, jak Anglicy potrafią dbać o swoją historię, nawet jeśli ona nie istnieje. Przecież postać Sherlocka Holmesa byłaby ssana z palca. Niemniej jednak Arthur Conan Doyle dokładnie ją umiejscowił na ulicy 221B Baker Street. Ten dom stoi, tam jest muzeum Sherlocka Holmesa i w szczególności można napisać list do Sherlocka Holmesa. No i ja kiedyś swojemu synowi, który miał wówczas lat 10 albo 11, powiedziałem o tym i on, pamiętam to jak dziś, trzymając słownik w ręku i przekładając żywcem słówko polskie na słówko angielskie, bardzo mało gramatycznie napisał list do Sherlocka Holmesa. Oto jest oryginał odpowiedzi, a tu jest jego kopia. Mówi: Pawle, pan Holmes dziękuję ci za twój list i prosi mnie, żebym odpowiedział w jego imieniu. Nie może napisać sam, gdyż jak wiesz, poszedł na emeryturę i zajmuje się obecnie hodowlą pszczół i spisywaniem swoich przypadków, no i tak dalej, i tak dalej. I że przysyła ci serdeczne pozdrowienia. No więc moje dziecko było w niebo wzięte i natychmiast pochwaliło się w klasie, w związku z czym pół klasy napisało listy do Sherlocka Holmesa. W związku z tym wiem, że istnieją trzy wersje odpowiedzi, prawda, na takie, no, produkcje. Ale no, jest to, powiedziałbym, tutaj mam szereg innych artykułów, które są interesujące. Aleksander Borodin zmienia nastrój. Wszyscy zapewne z Państwa wiedzą, że jest to kompozytor, autor opery Kniaz Igor, słynnej zwłaszcza z tak zwanych tańców połowieckich, które tam występują, kwartetów smyczkowych, dwóch chyba albo trzech symfonii, niestety na muzyce znam się słabo. A on traktował swoje kompozycje jako rzecz drugorzędną i całkowicie uboczną. Z wykształcenia był lekarzem. W ogóle był nieślubnym synem jakiegoś księcia pochodzenia gruzińskiego i w tamtych czasach obyczaje nakazywały, że
Nazwisko nadawał mu na przykład służący tego księcia, Porfiry Borodin. I tak się stało. Książę miał jakieś gruzińskie nazwisko. Zresztą z tą samą panią miał dwóch dalszych synów. O wszystkich dbał. Temu synowi swojemu z nieprawego łoża zapewnił wykształcenie medyczne. Ale on się jednak interesował chemią i rozpoczął pracę w szpitalu chirurgicznym, gdzie jednym z pierwszych poleceń, które mu wydano, było: udaj się na miejsce egzekucji właśnie kilku jakichś przestępców, których stracono dzisiaj w jakimś porcie, i wyjmij im kulę z ich ciał. Nie wiem, dlaczego takie polecenie wydali, ale tak go to zniechęciło do medycyny, że na tym zakończył swoją karierę jako lekarz i rozpoczął badania chemiczne. A interesował się muzyką. W swoim laboratorium kazał ustawić, nie wiem, czy pianino, czy fortepian, na którym właśnie jako relaks, jako rozrywkę grał, komponował. I to wszystko, o czym świat wie, to jest coś, co on traktował jako działalność trzeciorzędną, powiedziałbym. Głównie interesował się chemią. Jest autorem tak zwanej reakcji aldolowej, którą równolegle z innym chemikiem niemieckim odkrył, a o jeszcze innych jego osiągnięciach również opowiem jutro. I jak również o jego żonie. I wszyscy chwalili go bardzo za to, że był człowiekiem zawsze pogodnym, zawsze przyjaźnie do ludzi nastawionym, zawsze chcącym pomóc ludziom, którzy byli w potrzebie. No i niestety był lekarzem, ale widocznie o własne swoje zdrowie nie dbał. Zmarł w czasie przyjęcia jakiegoś, tańcząc, dostał zawału serca i umarł. Jest pochowany w Petersburgu na cmentarzu w pobliżu cerkwi Aleksandra Newskiego. Dzisiaj wydaje się to nieprawdopodobne, żeby ktoś był lekarzem, był dużej klasy chemikiem i był kompozytorem, którego dzieła wytrzymały próbę czasu. Tylko fizyka jest nauką. Cała reszta to kolekcjonowanie znaczków pocztowych. Tę opinię wyraził Ernest Rutherford, którego Pan Bóg ukarał, powodując przyznanie mu Nagrody Nobla z chemii, a nie z fizyki. Podobno był bardzo nieszczęśliwy z tego powodu, bo uważał się za fizyka. Ale każdy z Państwa zapewne w którymś momencie swego życia, krócej lub dłużej, kolekcjonował znaczki pocztowe i oczywiście nie omija to także chemików, nazwijmy to hobby. Przy czym są tacy, którzy po prostu kolekcjonują znaczki związane w jakiś sposób z chemią. I właściwie o wszystkich tych osobach, o których tutaj mówiłem, można wynaleźć szereg znaczków. Poczta niemiecka wydała, prawda, znaczek z podobizną Lichtenberga, tego fizyka, od którego zacząłem dzisiejsze wystąpienie. O tym panu powiemy jutro. Józef Loschmidt. Prezydent Mościcki był wielokrotnie honorowany przez przedwojenną Pocztę Polską różnymi znaczkami ze swoją podobizną. Znaczek izraelski z podobizną Chaima Weizmana. Karl Gerassi, blok mu poświęcono. Ten pan ma duże poczucie humoru i gdy dowiedział się tam na górze, to jest właśnie wzór taki bardziej przestrzenny tego Nor-Etrindonu, który, jak powiedziałem, jest głównym składnikiem doustnych pigułek antykoncepcyjnych. Kiedy on dowiedział się, że poczta austriacka, kraj jego narodzin, przypominam, postanowiła go uhonorować, to napisał artykuł pod tytułem Czasopiśmie Filatelia Chimica et Fizyka. Jest takie czasopismo, proszę Państwa, które się zajmuje filatelistyką w chemii i w fizyce, w którym napisał autobiografia znaczka. No i między innymi można tam przeczytać, że od marca 2005 roku ludzie w Austrii, obecnie już jest ich tysiące, liżą tył mojej głowy i prawdopodobnie przez jakiś czas jeszcze będą to kontynuować. No potem tam są takie delikatne sugestie, że są inni, którzy liżą go w inne części ciała i on bardzo tego nie lubi. No i w sumie jest to taki wesoły artykuł, który był dla niego pretekstem do przedstawienia swojej biografii, swoich poglądów na pewne sprawy zarówno polityczne, jak związane z moralnością i z chemią. Tu jest właśnie tak zwana piątka kompozytorów, ona ma jakąś nazwę, wśród których jest właśnie Borodin,
wydany przez pocztę jeszcze radziecką. Rzymski Korsakow, Musorski, Glinka, Czajkowski. To Borodin założył to stowarzyszenie. Niestety to chyba się nazywało Potężna Gromadka, która miała za zadanie propagowanie muzyki rosyjskiej na świecie. Muzyka go głównie jednak interesowała. No i zostali uczczeni właśnie tym znaczkiem, jak tu Państwo może nie mogą przeczytać, bo ja niestety nie jestem filatelistą, więc reprodukcję czerpałem z internetu, nie zawsze najwyższej jakości, ale to jest Государственный орден Ленина Академический Большой Театр Союза СССР, czyli Teatr Wielki, prawda, odznaczony orderem Lenina z okazji 175-lecia wydano ten znaczek. No ale jak powiedziałem, w czasopiśmie Chemistry International, które zajmuje się chemią, czasami pojawiają się artykuły chemia i znaczki, prawda? Międzynarodowa edukacja i no fan, czyli śmiech, wesołość, prawda, coś takiego, gdzie różni autorzy właśnie o różnych znaczkach piszą. Tu jest podobna sytuacja. A dwóch panów profesorów, Heilbronner i Miller, obecnie już bardzo zaawansowani wiekowo, wydali książkę Philatelic Rumble through Chemistry. Jak ktoś z Państwa interesuje się filatelistyką i chce się dowiedzieć o chemii na znaczkach pocztowych, to za jedne $100, bo w sztywnej okładce, można to nabyć i się zapoznać. No ale to wszystko, powiedziałbym, jest taka filatelistyka niższego rzędu, to znaczy właśnie kolekcjonowanie znaczków, oczywiście określonej tematyki znaczków. Natomiast Zvi Rapoport, chemik pracujący na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, fizyko-chemik, organik, autor, redaktor takiego wielotomowego wydawnictwa, które się nazywa Chemistry of Functional Groups, zajmuje się wyszukiwaniem błędów na chemicznych znaczkach pocztowych. I okazuje się, że tego jest całkiem sporo. W charakterze przykładu, i znów z góry muszę Państwa przeprosić za pewną nieczytelność tych reprodukcji. Otóż w państwie Monako wydano znaczek, który prawdopodobnie miał pokazywać, że tam są jakieś wieże rafineryjne, że prawdopodobnie coś tam jakąś ropę naftową przerabia, przepuszcza przez maszynkę do mięsa i jako benzyna leje się do samochodu. I to miał być metan. Metan, jak wszyscy Państwo wiedzą, ma wzór CH4. Węgiel jest w środku, ku narożom czworościanu są skierowane wiązania z atomami wodoru. Grafik na tyle nie znał się na chemii, że napisał H i C4, prawda, do tych rogów. Czyli narysował związek, który zdecydowanie nie istnieje. I Rapoport to chytrze wykrył. Inny znaczek, wydany przez Republikę Górnej Wolty, przedstawia dwukrotnego noblistę Linusa Paulinga. Raz dostał on Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, raz dostał pokojową Nagrodę Nobla. I po wydaniu tego znaczka osobiście zaprotestował z dwóch powodów. Po pierwsze, powiedział, że jak można czcić człowieka, który dostał pokojową Nagrodę Nobla na tle wybuchu bomby atomowej. No ale to możemy dyskutować. Natomiast te wzory benzenu, które tutaj są, są błędne. Tu jest podwójne wiązanie, raz, drugie i trzecie, czyli taki kumulent, który nie może istnieć w postaci takiego pierścienia sześcioczłonowego, byłby zbyt nietrwały. Przepraszam, to słabo widać, ale oba te wzory są błędnie narysowane po prostu. W Iranie z okazji sympozjum poświęconego naturalnym aminokwasom narysowano aminokwas, tam u góry jest grupa karboksylowa, tu jest grupa aminowa, która ma nienaturalną konfigurację. Państwo zapewne słyszeli, że wszystkie aminokwasy produkowane przez matkę naturę posiadają tę samą konfigurację L. Mniejsza z tym, co to oznacza, chodzi o usytuowanie wzajemne w przestrzeni grupy tej kwasowej i aminowej. I proszę mnie nie pytać, dlaczego matka natura tak właśnie czyni, bo nie wiem. W każdym razie ten wzór jest błędny. Przedstawia nienaturalny aminokwas, co Rapoport również chytrze wykrył. I ten znaczek izraelski przedstawia podwójną spiralę, czyli to, co Crick i Watson odkryli, prawda? Kod genetyczny i tak dalej, ale to jest taka, można powiedzieć, spirala, czyli śruba. Śrubę, jak wiadomo, wkręcamy tak, a może być i lewoskrętna teoretycznie. Otóż ta spirala jest tutaj odwrotnie niż w naturze narysowana. Czyli jest to niewątpliwie również, może nie jakiś strasznie wielki, ale błąd chemiczny, nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości.
I jak Państwo się domyślają, mógłbym mówić jeszcze długo, więc profilaktycznie skończę w tym momencie. Chciałem pokazać, że chemicy to także ludzie. Jeżeli Państwo zechcą zaszczycić mnie jutro i pojutrze, jutro rozwiążemy, odpowiemy na pytanie, czy chemicy powinni się żenić. Zdaję sobie sprawę z pewnej nierozsądności tego pytania. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, czy chemicy powinni jeździć na rowerze. Okazałoby się, że jeżeli byśmy porównali populację chemików i wszystkich innych, to ilość tych chemików, którzy sobie złamali nogę, i tych innych byłaby zapewne zbliżona. Chodzi tu znów o pewne przybliżenie pewnych ważnych postaci w chemii. Zresztą przywołam ponownie przykłady tych chemików, między innymi, o których mówiłem dzisiaj. I wreszcie pojutrze powiem o grach i zabawach wielkich chemików. Nie będą to zabawy w piaskownicy, tylko zabawy chemiczne, ale proszę się nie obawiać, nie będę epatował wzorami i będę mówił prosto i zrozumiale, mam nadzieję. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i uwagę.